Remigiusz Kaczewski. Nie palę. Bólu głowy nie mam, ale że tak powiem, moczę często głowę. Czarny też nie. No, to tak powiem, to zależy w jakim stanie wracam, że powiem, z biegania. Ja z dżonglą, znaczy nie żyję z dżongli, nie pracuję, zajmuję się systemami logistycznymi, integracją systemów automatycznej identyfikacji, a to jest moje hobby. Pierwszą stronę zrobiłem dla przedszkola, też na Jumi, dla mojego dziecka, to dziecko ma w tej chwili 14 lat, 15, więc to było ładnych parę lat temu. Wcześniej robiłem strony na proste strony na HTML-u i tak sobie, tak powiem, od czasu do czasu robię strony. A teraz też je robię i udzielać się w Jumi Trójmiasto. Okay. Dzisiaj powiem o page builderach. Pytanie, czy ktoś miał do czynienia z page builderami? Wie, co to jest? Tak. Korzystaliście z tego? Robiliście coś? Czy tylko? No dobrze. To nie zadawajcie pytań. Okej. To, o czym będę mówić, to o parę słów na temat, jak ja to nazywam, filozofii page buildera. Bo dla mnie to się trochę różni od normalnego podejścia Joomla. No, dwa słowa o narzędziach i o tym, jak się projektuje strony. Pokażę parę rzutów ekranów. Być może uda mi się też pokazać parę, że tak powiem, działającą stronę, czy tak powiem, przykłady stron plus to, jak się od kuchni, że tak powiem, projektuje, czy używa page buildera. Dlaczego filozofia jest dla mnie inna od Joomla? Dlatego, że w Joomla najczęściej ja nie jestem programistą. Nie znam się na kodowaniu, chociaż czasami zdarza mi się modyfikować CSS-y. Natomiast nie jestem PHP-owcem i tak dalej. Ja jestem użytkownikiem, że tak powiem, człowiekiem, który potrafi postawić stronę, złożyć ją z klosów i tak dalej. I korzystam z szablonów, które są. Ewentualnie je modyfikuję. Natomiast page builder moim zdaniem polega na tym, że tutaj tak naprawdę budujemy sobie stronę, cały szablon jakby od zera. To jest trochę bardziej zaawansowany framework, który daje trochę więcej możliwości i w inny sposób umożliwia projektowanie strony. O ile w normalnym podejściu mamy jakieś moduły, które sobie ustawiamy na stronie, ewentualnie modyfikujemy CSS-a, tutaj każdy klocek na stronie, każde tło, zdjęcie ustawiamy osobno i tak, że tak powiem, wpasowujemy od razu w gotową stronę. Jest to szybsze, ale też moim zdaniem jest to dobre narzędzie do stron prostych. Do stron, które są bardziej zaawansowane, które mają jakieś większe wymagania. Jak się ktoś nie zgadza, proszę wyjaśnić. Natomiast uważam, że takie jest moje zdanie, że to jest dobre do prostych takich stron typu wizytówka firmy, może trochę bardziej zaawansowanych, z galeriami, ale nie dla stron typu metrzymiasto.pl, które jest postawione też na Joomla. No i przede wszystkim jest to uniwersalność narzędzia, sam IO, czyli All in One, bo mamy tak naprawdę wszystko w jednym. Są dwa narzędzia, dwa page buildery, które moim zdaniem są takie dominujące na rynku. To jest JSON Page Builder i Gridbox. One się różnią podejściem do projektowania i oczywiście kwestią licencjonowania tego, co dają użytkownikom. Page Builder przy jego pomocy możemy wykorzystać na stronie takie moduły, jak tutaj są, jakie są tutaj wymienione. Więc oczywiście, podobnie jak w frameworkach, mamy mechanizm drag and drop, czyli możemy sobie wygodnie przeciągać, przenosić elementy. Jest wsparcie dla modułów Joomla, czyli możemy mieć moduł jakiś w Joomla i go możemy podłączyć do strony. Budowane animacje, możliwość włożenia jakiegoś wideo na tło, nie tylko na tło i tak dalej.
Licencjonowanie wygląda w ten sposób, że za darmo możemy sobie postawić jedną stronę, znaczy jedną, pięć stron, czy pięć, że tak powiem, w ramach jednej strony pięć postron, w ten sposób. I to w zasadzie wszystko. Jeżeli chcemy coś więcej, no to już musimy zapłacić. Są dwie wersje płatności, albo subskrypcja 6-miesięczna, albo 12-miesięczna. Oczywiście 12-miesięczna jest bardziej opłacalna, no i daje trochę więcej, bo mamy nielimitowane liczbę stron, mamy wsparcie techniczne i tak dalej. Drugie narzędzie, Gridbox, ma trochę więcej tych modułów, albo przynajmniej tak się chwalą na stronie, inaczej to przedstawiają, przez to jest wrażenie, że jest tego więcej. Mamy, o, coś na przykład, jak ja to mówię, akordeon. Są jakieś scrolle, jest zintegrowane z komentarzami czy Discussa, możemy podłączyć moduły pogodowe. To samo możemy też w JSM podłączyć, stosując po prostu, podłączając do strony moduł. Czyli najpierw sobie projektujemy moduł, a potem go umieszczamy na stronie. Natomiast tutaj trochę inaczej wygląda licencjonowanie. Czy taniej, czy lepiej, no to jest kwestia tak naprawdę czego, kto oczekuje i co potrzebuje. Tutaj są płatne pluginy, czyli te wszystkie dodatki. Mamy też dostęp, tego nie wspomniałem, o tym nie wspomniałem na początku, w PageBuilderach też są szablony, które możemy już gotowe kupić, potem sobie też zmodyfikować. Natomiast ideą tych PageBuilderów jest tak naprawdę samodzielne budowanie całego wyglądu, całej witryny. I tu już, tak powiem, parę screenów takich czysto z panelu administratora. W momencie, kiedy zainstalujemy sobie PageBuildera, ja zainstalowałem JSN, w menu górnym systemowym pojawia się kolejna pozycja SP PageBuilder. No i mamy, że tak powiem, od razu też na głównym panelu dwie ikony, które szybko nas mogą przenieść do tego miejsca. Tam mamy możliwość przeglądania swojej strony, dodania od razu nowej strony, jak również przejrzenia dokumentacji, którą autorzy narzędzia przygotowali. Tu jest widok na strony, które możemy zrobić. Tutaj właśnie jest, możemy mieć pięć tych stron zaprojektowanych w tym narzędziu JSN. Wybierając narzędzie, ja potem za chwilę pokażę, przynajmniej spróbuję pokazać. Z tymi prezentacjami online zawsze jest ryzyko, że coś nie wypali. Tak jak to było ostatnio na ostatnim spotkaniu z Perfect Dashboard. I pokażę, jak to wygląda na żywo. Tu jest wygląd już na samą stronę, na poszczególne elementy, które możemy konfigurować, ustawiać, modyfikować, dodawać kolumny. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy widać. Lepiej niż u mnie na ekranie nawet. Poszczególne moduły możemy sobie, tak jak w frameworku, dodawać ich ilość, zwiększać kolumny, wiersze i każdy taki element w tym miejscu modyfikujemy, decydujemy, co w nim ma być. Czy to ma być przycisk? Zapomniałem, że to jest prezentacja. Czy to ma być jakiś slider, czy to ma być zdjęcie, czy film, czy artykuł, czy jakiś tekst, to wszystko decydujemy właśnie w tym miejscu. Robimy to w ten sposób, że klikamy w odpowiednie miejsce, pojawia nam się okienko i wypełniamy przygotowane pola. Jakieś etykietki, butony, opisy, informacje, czy funkcje, które ma pełnić wygląd, możemy zmodyfikować kolor, i tak dalej, i tak dalej. Możemy zrobić naprawdę sporo. Tu jest widok na układ, jaki możemy zastosować kolumn. Dla każdego wiersza możemy to zrobić. Tak jak mówię, jest to podobnie jak to ma miejsce w frameworkach szablonów, które dzisiaj tak naprawdę instalujemy i korzystamy. A tak wygląda przykładowa strona, przynajmniej rzut ekranowy. Ona nie jest ciekawa, ale tak daje pogląd, co
co można, że tak powiem, zrobić. Zanim przejdę do pytań, to przerzucę się na właśnie tę stronę. Zaloguję się do strony testowej. To jest to samo, co było na zrzutach ekranowych, a więc po zainstalowaniu mamy tutaj SP Page Buildera. Jak przejdziemy na jego stronę, to mamy tutaj informacje o stronach, które żeśmy zaprojektowali. Dodanie nowej strony jest bardzo proste, bo tak naprawdę klikamy i już możemy konfigurować, dodawać kolejny element, dodawać, załadować sobie szablon albo dodawać kolejny wiersz, dzielić na kolumny i tak dalej, i tak dalej. Ja przerzucę się na ten mój przykład. Tak jak wspomniałem, możemy tutaj od razu podejrzeć stronę i możemy zdefiniować sobie każde pole osobno. Jeżeli chcemy zwiększyć ilość kolumn, na przykład, no tutaj nie mamy takiej wielkiej możliwości, ale możemy sobie ułożyć w ten sposób. Możemy sobie przeciągać. Widać, nie zawsze możemy przeciągać, bo właśnie, że tak powiem, szerokości nie mieszczą. Ale zmieniać położenie, układać i tak dalej. To wszystko jest dozwolone. Przewrócę wygląd poprzedni. Każdy taki element możemy zdefiniować, możemy wykorzystać jakieś pluginy, które są budowane przez producenta rozwiązania i tutaj możemy właśnie zdefiniować przycisk, jakieś zdjęcie, ikonę, która ma coś, tak powiem, do czegoś prowadzić czy pokazywać w menu. Tu możemy też podłączyć właśnie moduł z Joomla i tak dalej. Dla każdego takiego miejsca mamy dostępne opcje, na przykład zmiany koloru, a więc już powiem CSS-owe, jakieś animacje, szerokości, klasy, tego typu rzeczy możemy zdefiniować. To możemy zdefiniować na poziomie zarówno całego wiersza, jak i poszczególnego elementu. Tu dodałem slider. Mogę sobie zdefiniować, w jaki sposób, czy ma się automatycznie otwarć, no, tak jak naprawdę w każdym sliderze. Dodaję zdjęcia. Zdjęcia są dodawane z tak naprawdę własnego repozytorium tego buildera. W momencie, kiedy wybieram zdjęcie, to muszę pokazać, muszę załadować do danego katalogu, który jest dedykowany temu builderowi. To nie jest normalny katalog images, aczkolwiek możemy się do tego też dostać. Okay. Tak naprawdę to jest cała rzecz związana z tym projektowaniem. Strona wygląda w ten sposób. Właśnie. Żeby wywołać stronę, to tak naprawdę musimy w menu ustawić jej wywołanie. A więc to może być menu ukryte, to może być w jakiś inny sposób, natomiast ustawienie to nie jest standardowa strona, którą możemy sobie ustawić jako domyślnie, na przykład przez szablon i tak dalej, tylko w menu musimy wskazać, że jest to konkretny, że tak powiem, artykuł przypisany do strony. Jeszcze wrócę do przykładu. Nie pokazałem tam menu, bo właściwie jest ok. I tak wygląda strona. Tu są przyciski, które są jednocześnie linkami do określonych miejsc, do, nie wiem, strony Yuga na przykład. I tak dalej. Mamy moduły zdjęciowe, mamy ten akordeon, jak ja to mówię, w którym się przewijamy, mamy moduł filmowy, który możemy, który
możemy wstawić. Dzięki. Drobiazg. Tak naprawdę, znaczy to oczywiście ta strona jest takim miszmaszem, która nie wygląda, tak powiem, może najlepiej, najciekawiej. Natomiast strony można, ja pokażę, jakie są przykłady stron, na przykład w tym przypadku zrobione na gridzie. To jest strona, którą można w ten sposób, przy pomocy tego narzędzia, bo tak naprawdę ona się niczym nie różni od, przynajmniej od tej strony, od strony zewnętrznej, od stron, które są, nazwijmy to metodą tradycyjną, budowane. Natomiast, no, tak jak mówię, dla mnie to nie jest narzędzie do projektowania stron czy portali, które są bardzo zaawansowane, bo wydaje mi się, że prościej, łatwiej i szybciej jest to zrobić przy pomocy standardowych szablonów i standardowego podejścia, niż przy pomocy page buildera. Natomiast jakieś małe czy mniejsze strony, jakieś wizytówki firmowe, czy właśnie tego typu strony, oczywiście też jest menu i tak dalej, więc to wszystko funkcjonuje. To jak najbardziej można. I przy dobrym opanowaniu narzędzia jest to dosyć szybkie, bo mamy tutaj wpływ na tak naprawdę na każdy element strony, na każde miejsce, na każde tło, na każde zdjęcie, na to, jak się zachowuje poszczególne moduły, czego nie zawsze w prosty sposób, nie zawsze to w prosty sposób możemy osiągnąć na standardowych szablonach, które kupujemy, które instalujemy w Jomie. Tu jest edytor Gridboxa, tutaj był, tak wygląda JSN, tutaj mamy wersję demo, niezainstalowaną na Jomli. Też możemy każdy moduł zmodyfikować, wstawić, zmienić tło, skustomizować pod nasze wymagania. No i tyle, 20 minut, staram się trzymać czasu, ewentualnie daję jeszcze szansę na pytania proste. A jak nie ma, to uciekam. Znaczy,